Salvator Szydło przebywa z wizytą na Węgrzech. Prezes Rady Ministrów wzięła udział w spotkaniu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. Za moment z grupą V4 spotka się także premier Izraela Benjamin Netanyahu. Rozmowy mają dotyczyć m.in. bliskowschodniego procesu pokojowego. Netanyahu od poniedziałku przebywa z 4-dniową wizytą na Węgrzech. Jest to pierwsza wizyta izraelskiego premiera w tym kraju od prawie 30 lat. Pierwszy szczyt w formacie V4+, od czasu, kiedy prezydencje w Grupie Wyszehradzkiej objęły Węgry, odbył się na początku lipca. Wówczas premierzy państw V4 spotkali się z prezydentem Egiptu. W północnej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, w południowej umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i przelotny deszcz, w górach miejscami burze. Temperatura od 21 do 24 stopni na północnym wschodzie oraz lokalnie na wschodnim wybrzeżu do 25 stopni, 28 na przeważającym obszarze i 30 stopni na południowym zachodzie. Woda w Bałtyku ma od 16 do 18 stopni. Wiatr przeważnie słaby, zmienny. W czasie burzy wiatr porywisty do 60 km na godzinę. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali i będzie spadać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Jest 6 minut po godzinie 10. Kochane dzieci, witam Was serdecznie. Zapraszam do wysłuchania audycji, którą przygotował dla Was ksiądz biskup Antoni Długosz. Jest to spotkanie z Pismem Świętym. Tak. No, Lipska jest psychiczna. Przygodę, jesteście ciekawi świata i chcecie dobrem zadziwiać innych, to zostańcie z nami, bo rozpoczynamy program Przygoda z Biblią. Będziemy wybierali nową szkołę, liceum lub szkołę zawodową. Nasza decyzja zależeć będzie od zainteresowań i zdolności. Jedni z nas mają uzdolnienia humanistyczne, innych pociągają przedmioty ścisłe, matematyka, fizyka, chemia. Z tymi zdolnościami, a inaczej mówiąc, A w Niemczech to są, wiesz, szkoły zawodowe, bo dziecko musi na rodziców, na rodzinę nadrobić, co, wiesz, wydali na wychowanie, na urodzenie, na bety, wszystko musi nadrobić, zarobić musi. A Litka mówiła, że nawet za studia musiała pracować na jeden rok. No bardzo dobrze. Dlatego w Niemczech to bardzo mądrzy ludzie. Niemcy. Organizacja, bo my dzisiaj mówimy o organizacji. Organizacyjnie Niemcy są bardzo, proszę Państwa, zdolni. W roku śmierci króla Uzjasza widzę Boga siedzącego na wysokim tronie. Serafini stoją ponad nim i jeden mówi do drugiego: Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Cała ziemia jest pełna Jego chwały. I mówię, biada mi, jestem zgubiony. Mam nieczyste wargi i mieszkam pośród ludzi o nieczystych wargach. A oczy moje oglądają Króla, Pana zastępów. Przylatuje do mnie Serafin, w ręce ma węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotyka nim moich ust i mówi: ogień dotyka Twoich warg. Wina Twoja jest zmazana i zgładzony Twój grzech. Bóg mówi do mnie: kogo poślę, kto pójdzie? Mówię: oto ja, poślij mnie.
Idź i mów do tego ludu, aby pilnie słuchał, nakazuje Bóg. Izajasz lęka się zostać prorokiem pańskim, ponieważ wie, że jest słaby i grzeszny. Zna także swych rodaków, którzy często obrażają Boga. Pan Bóg oczyszcza proroka i poleca mu nawoływać Izraelitów do zmiany życia. Izajasz będzie mówił... No, zmiana życia. Tam było raz na jakiś czas, to był zakon mojżeszowy, no bardzo długi okres czasu, ale... Dobrze, że on powiedział o tej zmianie, bo kiedyś ta zmiana miała przyjść. Proszę Państwa, tak, w postaci Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział, nie myślcie, że przyszedłem zmienić prawo i proroków. Przyszedłem wypełnić. A co to jest? A my tutaj już mówimy edukacyjnie w wielu audycjach. Koncita, Państwo już pewnie wiedzicie. O co tu chodzi? No, dobra. Czyli Radio Koncita. Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdy moim gestem, a